Mateusz Kaniowski, kanał Kanu typuje i dzisiaj będziemy obstawiać to, czy Jan Wachowicz wróci do tego, do czego został stworzony, czyli do Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa UFC, bycia najlepszym półciężkim na świecie. Przypomnijmy chronologię, obecny mistrz doznał kontuzji i Jiří Procházka zwakował swój pas, dzięki czemu Jan Wachowicz po porażce i utracie pasa przeciwko Gloderowi Teixeirze ma szansę, żeby zawalczyć jeszcze raz o glorię mistrzostwa, glorię chwały i walczyć z Ankalajewem, czyli gościem, który jest naprawdę bardzo mocny, ale do zrobienia, zaraz wam o tym wszystkim powiem, to jest piękne UFC 282, niesamowita karta walk i powiem wam więcej o kilku starciach. Tak więc zacznijmy od tego, że tutaj widzicie Rozenstruka, Billy Boya, który zawalczy z Chrisem Daukausem i powiem wam szczerze, że prawda jest taka, że zawodnik z Surinamu jest bardzo mocny, ale miał ostatnio ciężkich rywali. Wygrywał, szło mu bardzo dobrze, pamiętajmy Arłowski, Overeem, Dos Santos, Sakai, a w międzyczasie porażka z Ngannou, okej, zdarzyło się, Cyril Gane, top of the top razem z Francisem, okej, Curtis Blaydes, okej, i niestety Volkov miał bardzo ciężkich rywali i poległ na tych płaszczyznach, jednakże Chris nie jest aż tak mocnym przeciwnikiem. Zobaczcie, zresztą na jego rozkładzie nie ma wielkich nazwisk. Jest Porter, który no, radzi sobie tragicznie. Rodrigo też. Olejnik jest już stary. Oraz Shamir to jest jego jedyne duże zwycięstwo. Tak to porażka z Lewisem, a także z Curtisem Bladesem. Natomiast mam wrażenie, że Rozenstruk jest dużo lepszym zawodnikiem i przy kursie 1,57 uważam, że jego napór, jego stójka będzie w stanie wygrać z Chrisem. I w ten sposób ja bym to zatypował. Kolejne starcie, które mam na karcie, to Paddy Pimblett, który jest bardzo mocno promowany przez UFC ze względu chociażby na swój wygląd, ekstrawaganckie zachowanie. Wiemy, że ostatnio bardzo przymasował, jednakże na walkę wszystko już powinno być dobrze. Po byciu mistrzem w Cage Warriors, 3 wygrane w UFC i raczej będzie to jego kolejne starcie wygrane. Zresztą zobaczcie na sam rekord Jareda Gordona. Jest ok, ale zdarzyła się porażka m.in. z Grantem Dawsonem, czy teraz z bardzo mocnym oczywiście byłym mistrzem Charlesem Oliveirą. Zwycięstwa jednak nie są nie wiadomo jak wysokie i wydaje mi się, że jest po prostu przystawką dla Pimbletta w jego drodze do chwały i wiktorii. Kolejne starcie, które chcemy zatypować, to Shahbazyan, który zawalczy z Leung Liambulą. Liungambulą. Cóż, ciężko jest z ich nazwiskami, ale tak, 3 porażki z rzędu Edmena, natomiast jego rywale to Brunson mocny, Jack Hermanson mocny oraz Imavov, który również jest bardzo mocny, wcześniej wygrany z mocnymi nazwiskami takimi jak Tavares, Marshman czy Darren Stewart. Natomiast jeżeli chodzi o czempiona z RPA, to miał on wielkie papiery, miał być wielkim zawodnikiem i mocno poległ w swojej karierze. Wygrany tylko z Townsendem oraz Markusem Perezem, a porażki z zawodnikami, z którymi nie powinno mu się przydarzyć, jeżeli chce dążyć do glorii i chwały. Jeżeli chodzi o UFC, no cóż, Brundage czy Soriano, to jednak zawodnicy, z którymi, czy tutaj Mark André, zawodnicy, z którymi nie powinien przegrywać. Oczywiście Ankalajewa pominimy w tej dyskusji. Uważam, że wygra Edmen. Shahbazyan ma dużo więcej możliwości, przede wszystkim kondycje i umiejętności, które pozwolą mu zwyciężyć, ale to, na co wy czekacie i po co oglądacie film, to Jan Błachowicz. Słuchajcie, gdyby nie porażka z Gloverem Teixeirą, myślę, że przed tym starciem wszyscy mówili, że Janek Błachowicz jest faworytem. Obecnie mamy na niego piękny kurs 3-0. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Janek przegrał w słabym stylu z Teixeirą i od tamtej pory ludzie pamiętają tylko to starcie, zapominając o tym, jak w genialny sposób ubił Correa Andersona, Luka Rockholla, Dominika Reyesa, Izraela Adesanie. Dodatkowo wygrał z Rakiciem przez kontuzję, jedna runda była jego, druga była Aleksandara Rakicia. Porażka z Teixeirą była wypadkową przy pracy. Magomed Ankalajew to zawodnik, który po pierwsze nie potrafi zbyt dobrze przyjmować kopnic, z których słynie przecież Janek Błachowicz. Po drugie, Janek walczy 5 rund. Ankalajew w swojej karierze walczył 5 rundówek jedną. Janek jest do tego zdecydowanie bardziej przystosowany. Mamy tutaj walkę chociażby z Jacare, czy z Izraelem Adesanią, ale on już do 5 rundówek się przygotowywał, natomiast Magomed nie do końca. Siłą Magomeda są oczywiście zapasy, którymi Janek został ostatnio zblazowany przez Glovera, więc teraz wszyscy będą myśleli, że tak samo będzie z Rosjaninem, a właściwie Dagestańczykiem. Natomiast myślę, że Janek doskonale wie, co ma pod szkodzią. Zresztą w wywiadach zaznaczał, że on tutaj te zapasy mocno szkolił i teraz wie, co ma robić. Tak, Paul Craig wygrał i później już nigdy nie zdarzyło się Ankalajewowi przegrać. Prachnio, mnóstwo fajnych nazwisk, Kutelaba mniej więcej, między innymi 2 razy, Kryłow, Özdemir, Thiago Santos, Anthony Smith, ale tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą stójkę, to tak mocny jak Jan Błachowicz, Ankalajew zdecydowanie nie jest.
jeżeli chodzi o zapasy, to jest. No i teraz pytanie, czy przez 5 rund Ankalajew będzie w stanie tłamsić Janka w stójce, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Natomiast uważam, że Janek przy swoich defensywnych zapasach, które przed walką z Gloverem pokazywał na bardzo solidnym poziomie, jest w stanie utrzymywać walkę w stójce, a w stójce wygrywać kolejne rundy z Magomedem Ankalajewem. Nie pomijajmy tego, to jest bardzo mocny zanim, dlatego Cieszynianin, a właściwie to książę, ma no, kurs aż 3-0, ale to jest dla nas dobre. To jest dla nas dobre, my możemy sobie obstawić i uważam, że wiele argumentów właśnie w ten sposób za Jankiem przemawia i mam nadzieję, że Polakowi uda się zwyciężyć głęboko w to wierzę i odzyskać pas, żeby później ubić Jiriego Prochaski, kiedy ten wróci po kontuzji. Jak to wygląda u bookmachera? Jeżeli obstawilibyśmy sobie tych zawodników, które wam wymieniłem, a mamy naprawdę duże szanse, że wygra Edman, dodatkowo, że wygra Rozenstruck, a także Pimblett, to mamy kurs razem z Jankiem aż 8,57. Jest to rewelacyjny kurs i powiem wam szczerze, że bardzo mnie to kusi, ale no to jest MMA. W MMA może zdarzyć się wszystko, więc tak, ja sobie to obstawię za stówkę i będę głęboko liczył na to, że to się uda. Naprawdę głęboko liczył na to, że to się uda. I mamy do wygrania 754 zł i 16 groszy, albo nie, obstawimy to nawet za dwie paczki. I mamy do wygrania 1508 zł i 32 grosze. Bardzo fajne pieniążki. A z kodem gramy 200, jeżeli ten kupon wam nie wejdzie. Czyli jeszcze raz Błachowicz, Pimblett, Rozenstruck oraz Edman, Szach, Bazjan. To wtedy pieniążki do was wrócą, żebyście mogli zagrać jeszcze raz na coś innego. To jest trochę ryzykowny kursik przez ten kurs na Błachowicza 3-0. Ale argumenty wszelkie są za tym, że tych 3-4 zawodników wygra. Więc jeżeli byście przegrali, to nic się nie dzieje, pieniądze do was wracają. Możecie zagrać na coś innego i je odrobić. Nie tracicie ich. Jeżeli macie powyżej 18 lat, chcecie założyć konto, bo ktoś z waszej rodziny lub znajomych, polecam. Dwie paki. Podajecie kod rejestracyjny, podczas rejestracji kod promocyjny gramy 200. Natomiast tutaj obstawimy jeszcze raz to samo, tylko że bez Polaka, tak na wszelki wypadek, za pozostałe pieniążki, tutaj widzicie, zostało mi 40 zł i 52 grosze, ponieważ mamy teraz jeszcze kilka kuponów, jak widzicie tutaj trzy kupony mamy obstawione na Mistrzostwa Świata, tylko pieniążki nam trochę stopniały. I tutaj mam nadzieję, że jeżeli by się nie udało Jankowi, to ten kupon nam pięknie wejdzie. 2,86, obstaw. I zobaczymy. Żywię głęboką nadzieję, że będziemy mocno szczęśliwi po tej sobocie i że Polak będzie mistrzem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej.